Fiodor Celny. Fiodor, Jagiellonia zostaje liderem na całą zimę, ale chyba po dzisiejszym dniu to najbardziej się cieszą jednak w Warszawie i Poznaniu. No tak, bo szkoda, że straciliśmy punkty. Dzisiaj nie dotrzymaliśmy, nie wiem, tego punkta, czy może liczyliśmy trochę dzisiaj na więcej, ale no, taka jest piłka dzisiaj. Dzisiaj przegraliśmy. Nie trzeba z tego robić tragedii. No, jesteśmy jeszcze na pierwszym miejscu. Mamy spokojną zimę. Musimy przygotować się do następnej rundy dobrze, no i potrzymać to, co zrobili w tej rundzie. Choć ty akurat strzelecką pasę masz ostatnio wyborną, no bo to są 4 mecze kolejne z golem na koncie. No, oczywiście, to każdego bym cieszyło. Mnie też to cieszy, ależ no, nie powiem, że dzisiaj to tak mocno, bo przegraliśmy ten mecz. Jeśli chodzi o to dzisiejsze spotkanie, szczególnie końcówkę, to myślisz, że ten gol na 2-1 to już tak efekt trochę, że za bardzo do przodu poszliście? No, nawet nie wiem, co powiedzieć. No, chcieliśmy strzelić drugiego gola. No, nie wiem, jak to wyglądało, ale no, na pewno nie oczekiwaliśmy takiego końca. A jako drużyna dla was to już dobrze, że ta runda się kończy? Jak twoim zdaniem? Bo już wielu chłopaków mówiło, że po prostu już też poniekąd czekają na te wolne, bo już tych meczów było bardzo dużo. No tak, dużo chłopaków mamy, którzy dużo grali w Ekstraklasie, plus puchary, plus ktoś w reprezentacjach grał, ta podróż nasza, no to można było się zmęczyć za te pół roku, czy ile my to graliśmy. No dobrze, że teraz to koniec, mamy 3 tygodnie odpocząć i znowu się weźmiemy za robotę już w styczniu. To teraz przepracować zimę i wiosną walczymy o Mistrzostwo Polski. Oczywiście.